760 asi na 10 let a je to výrobek český. Byla vyrobena v roce 1948 továrnou Škoda Plzeň pro bývalou Jugoslavii, kde jezdila v Bosně na lesní dráze. Naposledy jezdila v Uhelných Budolech Banoviči, pak ji odkoupili rakouský klub 760, odkoupil, udělali nějaké opravy na ní. Něco jsme dokončili my v Krnově a dali jsme jí pěkný lak a máme ji půjčenou na 10 let tady na toto provozování. Jezdíme tady na trati Třemešná, Osoblaha Třemešná. Z Třemešné máme odjezd 10.45, s tadyma máme odjezd 14.47. A trvá to asi tak, jedna cesta trvá hodinu, druhá cesta zpátky trvá hodinu a půl, protože v Rudoticích musíme brát vodu a křižujeme s osobním vlakem, které vezou České dráhy. No, byli bychom rádi, kdyby se tato takové plány, kde by se prodloužila trať do Šlonských Hradslavic. Je tam pěkná trať, je tam krásný viadukt a možno i po delší době i do Hlubčic. Bylo by to opravdu takový mezinárodní spolupráce a rádi bychom se tam jeli podívat. To je zpět. Tady je Hamulec vlakový, tady je Hamulec strojový, tady je revers dopředu, dozadu, CD a tady jsou, se pouští voda na paječe, na levý pravý, tady se pouští pára do válců, je takzvaný regulátor. No a tady je štítek, kotelní štítek, kde je rok výroby a číslo stroje. Pod tímto číslem jezdila i Prada. To już jest czwarta edycja pikniku kolejarskiego koleją po pograniczu polsko-czeskim. Tym razem piknik organizowany jest pod nazwą 135 lat kolei na ziemi prudnickiej. Pierwszy raz organizacja tą przejęło nowo powstałe Stowarzyszenie Racławicach Śląskich, czyli Towarzystwo Miłośników Kolei Racławice Śląskie. Stowarzystwo założyło sobie szczytny cel, po pierwsze, aby ocalić wszystką tą infrastrukturę, która tu na terenie się znajduje i przejąć część torowiska tutaj nieczynnego, która jest po mojej lewej stronie, a także część obiektów stacji kolejowej i otworzyć tutaj swego rodzaju skansen, gdzie będzie można tutaj przyciągnąć, przyprowadzić środki transportowe, czyli lokomotywy, jakieś wagony, cysterny, a w pomieszczeniach stworzyć muzeum pamiątek kolejarskich. Drugi cel stowarzyszenia to jest to, aby uruchomić linię kolejową Racławice Śląskie Głubczyce, biorąc pod uwagę w tej chwili trwające wydobycie złóż żwiru. Będzie to atrakcyjne miejsce dla rozwoju turystyki, dla miejscowości Racławice, ponieważ może tu powstać turystyka, agroturystyka związana właśnie z tym zbiornikiem, który powstanie po eksploatacji tych złóż. Także jest to też kierunek rozwoju dla tej wioski. My jako Starostwo Prudnickie wspieramy tą inicjatywę, również wspomagamy finansowo tą inicjatywę. Ja oczywiście jestem zaangażowany od początku jako przedstawiciel starostwa, ale też jako przedstawiciel stowarzyszenia, które wcześniej tę imprezę organizowało, jak i też organizuje teraz. Również jesteśmy prowadzimy rozmowy z samorządem z Głubczyc, z powiatem, z gminą, aby włączyć to
stację kolejową w Głubczycach, ponieważ jakbyśmy to wszystko mieli odrestaurować, to również ta stacja byłaby bardzo ważnym punktem, gdzie po pierwsze można by odbywać takie imprezy, jak tu się odbywają, ale po drugie byłoby to miejsce, gdzie no, pociąg mógłby dowozić mieszkańców Głubczyc właśnie na ten akwen wodny, który w przyszłości powstanie na terenie właśnie Racławic Śląskich. Chcemy zadbać o to, żeby jednak tutaj ta infrastruktura kolejowa, która jest nieczynna, w jaki sposób mogła funkcjonować czy świadczyć o wartości kulturalnej i historycznej zabytków, jak i również, żeby była to atrakcją dla odwiedzających nas turystów. Mieszkam wprawdzie nie na terenie gminy Głogówek, ale na terenie gminy Biała i jestem w Racławicach Śląskich na pikniku kolejowym po raz pierwszy. Chociaż już wiem, że od kilku dobrych lat ta impreza cieszy się właśnie w tej wsi bardzo wielkim zainteresowaniem. Obsługuję tutaj tak zwaną kiwajkę, drezynę ręczną, na której tworzą się przede wszystkim dzieci, ale również osoby dorosłe. Mamy do pokonania odcinek no, gdzieś około 100 metrowy w kierunku zwrotnicy. Tam i z powrotem. Jest to wprawdzie nieduża trasa, ale bardzo fajna frajda i bardzo przyjemna rzecz. Zamiłowania drezyną pojawiły się nagle. Gdzieś około 10 lat temu, kiedy to szef Stowarzyszenia Miłośników właśnie Kolei, pan Henryk Remisz, pojawił się w Białej, powiedział, że ma drezynę i chciałby pojeździć, zrobić jakąś imprezę w Białej. Szczerze mówiąc, no nigdy nie jechałam tym pojazdem i nie byłam przekonana, dopóki nie wsiadłam na właśnie to urządzenie kolejowe. Tak jak większość osób zostałam oczarowana i no wie pan, wiatr we włosach, słoneczko, szaleństwo. Można na właśnie takiej ręcznej się troszeczkę namęczyć, ale na spalinowej przejechać fajny odcinek trasy, poznać okolice z zupełnie innej perspektywy. W każdym miejscu, obojętnie czy to są Racławice Śląskie, czy to są Jągowice, czy to jest Biała, w której też się takie podobne przejazdy odbywają. Sama przejażdżka po torach właśnie takimi dawnymi urządzeniami kolejowymi jest niesamowicie fajna. Dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam za rok do Racławic. Mam nadzieję, że atmosfera będzie jeszcze bardziej gorętsza niż słońce i pogoda tego dzisiejszego dnia, która nam równie dobrze sprzyja. Powiedz pociąg, tutu, jechałem tutu. Jechałem tutu. Jechałem tutu, bardzo ładnie. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Przyjechaliśmy całą rodziną z Wrocławia. To jest po prostu największa atrakcja i u nas takiej nie ma, dlatego specjalnie tutaj przyjechaliśmy. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Bardzo nam przyjemnie, fajna drezyna. Nawet z kilku wagonów, tego się nie spodziewaliśmy. Dwie lokomotywy, chłopaki już sterowali, siedzieli. I co nam jeszcze zostało? Makieta jeszcze ma być, o właśnie, z takimi pociągami z Czech. A powiedz, jeszcze jechałeś czeską wąskotorówką, Tomek, tak? Tak, prawda? Fajnie było? Okej. Okay. Robcio, powiedz cześć. Cześć. Dzień dobry, pomachaj wszystkim do kamery. Tam, tam. O, super. Zostałam zaproszona na bardzo miłe spotkanie w Racławicach Śląskich przez Stowarzyszenie Miłośników Kolejarzy w Racławicach Śląskich. Bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałam powiedzieć, że przez szereg lat pracowałam wraz z kolejarzami. Byłam lekarzem rodzinnym, tak jak to w tej chwili się określa.
kolejarzy, z którymi bardzo się zżyłam i do dzisiejszego dnia mamy bardzo dobre relacje. W tej chwili tak się obserwuje zupełną reorganizację w zakresie kolei i myślę, że to, ta brać kolejowa już w tej chwili jakby się rozwiązuje, jest kolejarzy coraz mniej. Mam nadzieję, że kolej będzie wciąż kwitła i będzie funkcjonowała w naszym kraju. Podziwiam kolejarzy za to, że czują się taką jednością, czują się wspólnym towarzystwem, jakby mają jeden wspólny parasol nad sobą. To jest bardzo przyjemne, jeżeli patrzy się na takie środowisko zintegrowane ze sobą. Mam nadzieję, że Racławice Śląskie, gdzie zostałam zaproszona na piknik kolejowy, odzyska swoją świetność jak w poprzednich latach, że będzie to węzeł kolejowy, przez który będą przejeżdżały liczne pociągi i będzie kolej funkcjonowała jak to było przed laty. Przeżyłem w Nysie parę lat i co by o tym życiu nie powiedzieć. Zaraz przypomina mi się dworzec i styczeń mroźny, kiedy wysiadłem na peron. Wtedy dymił jeszcze komin przy parowozowni, a na taksówkę czekałem 1,5 kwadransa i patrzyłem na dym czarny jak rozpacz, który zasłaniał mi niebo. Gdy dziś wspominam tamten dzień i kawał życia, co mnie na bruku zostawił, pamiętajcie ci, co mnie znacie. Niepisana mi była sława, a chleb czarny i dobijanie się do drzwi, które zamykano. Na stacji stoi pociąg i czeka na twój znak. Semafor czerwone światło pali. Cisza odbija się od pustych ścian. A jeszcze nie tak dawno syk pary zwiedzałem kraj. Nitka od gór aż do Gogolina. Aż pewnej ciemnej nocy w pół drogi pociąg się zatrzymał. A pośród szyn wyrósł las. Kto żniwo poprowadzi? Na stacji niebo stoi pan. I grymas ma na twarzy. Jeszcze mrak, par pismi niech sam ziel. Cesty to lawi, ty o których sam śnił. Z blidną tmą, gdyż w lecie kraj szel spać. Poznaj sam, że tenhle świat mam rád. Bez rzeczy jsem każdou práci vzal. A měl problémy, že málem jsem to vzdal. Po každé jsem stál a zkoušel jít. Pro tu čest, že chtěl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů, z
říční proud. Štíty hor se nejdou překlenou, krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran.